Siemano, siemanderko, witam wszystkich w 781 filmiku o gitarach gwoli ścisłości. U mnie jest 13 maja 2018. Słuchajcie, obiecuję, że jest już to ostatni filmik o Ibanezie RG270. Co prawda, dwa gdzieś tam poprzednie, konkretnie poprzedni, czyli 780. I gdzieś tam jeszcze do tyłu są o Ibanezie GRG270. A ten dzisiejszy jest o Ibanezie RG270, ale już zamykam ten temat i już jest to temat do końca po prostu moim zdaniem wyczerpany w tym dzisiejszym filmiku, no ale takie małe uzupełnienie się przydało. Dzisiaj, słuchajcie, bawimy się gitarą, jak mówię, RG270, powiedzmy, że bliźniaczym modelem i powiedzmy, że takim poprzednikiem GRG270, wyprodukowanym w Korei w 2002 roku w fabryce Korta, więc gitara już no dosyć leciwa, bo ma ponad 16 lat, więc kawał to czasu. Natomiast, tak mówię, poprzednie były GRG, a to jest RG270. No i czym się to różni? Seria Gio, że tak powiem, wyparła w pewnym momencie niższe modele RG. Kiedyś po prostu były RG170, RG270, potem na przykład RG350, 370, 320 i to było w ten sposób. Teraz mniej więcej jest to od kilku lat już tak, że seria RG zaczyna się od modeli 300, czyli tam właśnie 321, 320, 350, 370 i tak dalej i idzie sobie w górę. Natomiast te wszystkie niższe modele zostały przeniesione do serii Gio, czyli serii GRG. Natomiast sama ta gitara, to RG270 i to GRG270 od siebie jakoś specjalnie się nie różni. Odsyłam Was do wszystkich poprzednich filmików, gdzie te gitary są i sobie możecie posprawdzać i popatrzeć, o co chodzi. One jakoś specjalnie się nie różnią, to są bardzo, bardzo podobne modele. Oczywiście, słuchajcie, to jest tak, im gitara jest starsza, im gitara generalnie jest zrobiona wcześniej, tym użyte są w niej, przynajmniej w samym założeniu i tak wynika to z mojego doświadczenia, jak tam, nie wiem, jakoś serwisuję gitary czy sobie w nich grzebę po prostu, to w samym założeniu gdzieś to wynika w ten sposób, że są użyte trochę lepsze materiały, na przykład lepsze materiały progów, na przykład mostki wyglądają jakby były trochę lepsze, fajniejsze stopy tych metali. Nie wiem, na przykład jak się porówna stare Yamahy Pacyfiki robione w Tajwanie, takie bardzo, bardzo pierwsze, z tymi, które są robione teraz, to te nowsze są takie bardziej zabawkowe trochę. I to wszystko się tak zmienia, że niby wygląda lepiej, a tak naprawdę to wcale nie wygląda tak. Tak, super, super. I te stare instrumenty są takie trochę takie bardziej, wiecie, dosolona, taka dosolona zupka, tam dobrze, tak są dobrze przyprawione. I to nawet właśnie odnosi się do tych instrumentów, które są z tych takich tańszych półek. Więc dzisiejsza gitara, jak mówię, wielkich jakichś różnic pomiędzy tym, że ta gitara, którą dzisiaj sobie testujemy, jest z Korei, a te, które testujemy sobie trochę wcześniej, już z Korei nie są, tylko tam są z Indonezji na przykład. Takich wielce wyczuwalnych różnic jakiś tam, żeby się tym podniecać i żeby to wiecie, no, dobudowywać jakieś teorie do tego, to nie ma. No, te stare koreańskie instrumenty są troszeczkę lepsze. Już to mówiłem przy Epiphonach. Po prostu to jest tak, że wytrzymały one dłuższy okres czasu, wytrzymały większą po prostu próbę tego, jak środowisko z nimi współpracuje i trzymają się kupy. Natomiast zobaczymy za jakieś 5-6 lat, za 10 lat i tak dalej, jak te instrumenty, które są robione teraz, będą się zachowywały i czy to będzie tak samo, bo może też będzie coś takiego, że już na przykład ta technika robienia gitar teraz i dosuszania drewna i tego wszystkiego, która pewnie nie jest jakaś specjalnie różna od tego, co robili kiedyś w Korei w stosunku do tego, co robią teraz,
Czy to wszystko ma jakiś ma tam wpływ? Natomiast słuchajcie, no, wszyscy ci, którzy tam dobudowują te historie, że tam koreańskie gitary lepsze i tak dalej, zawsze to będę powtarzał. Jak były gitary japońskie, najpierw były gitary amerykańskie, tak? I weszły gitary japońskie, no to wszyscy generalnie psioczyli, że o, gitary japońskie, badziewie z Japonii, że żółta rasa nas zaleje, bla, 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 nie? Oczywiście muzyka przeciwko rasizmowi. Dalej potem wszyscy się zjarali tymi japońskimi instrumentami. No i teraz wszystkie stare instrumenty z lat 70., z lat 80. japońskie, no to jest w ogóle święty graal i niektórzy twierdzą, że one są lepsze niż amerykańskie. Potem weszły gitary koreańskie. Jak nie wiem, oglądacie przeglądy prasy, albo ja ogólnie sobie po prostu przeglądam starą prasę gitarową, bo ją zbieram. To tam w tych artykułach też jest napisane, że no tak, no to koreańska produkcja, no ale to straty pierdaty i tak dalej, no to już nie jest to, co było kiedyś w Japonii, bla, bla, bla. Potem się to przyniosło do Chin, jest to samo w Chinach, potem się to przyniosło do Indonezji, jest to samo w Indonezji, więc tak naprawdę to z doświadczenia można to powiedzieć, czy te gitary są fajne, czy nie. Ja nie mam nic przeciwko gitarom chińskim, przeciwko gitarom indonezyjskim. One nie są złe, jest ich dużo na filmikach, bo filmiki takimi gitarami się głównie zajmują dla osób początkujących. I generalnie no, mam w nich pewne doświadczenie i to nie są instrumenty złe. Jak mówię, gitary koreańskie w stosunku do tego, co jest produkowane teraz, ich największym plusem jest to, że wytrzymały już próbę czasu i po prostu ułożyły się do środowiska naturalnego i już nic się z nimi najprawdopodobniej nie powinno stać. I moim zdaniem na przykład mają troszeczkę lepsze materiały, chociażby na przykład przy progach, przy tego typu rzeczach. I mają taki lepszy vibe wyglądowy, nie są aż takie bardzo oczojebno-zabawkowe, bo to teraz tak w tym kierunku poszło. Więc właściwie to tylko tak. Dzisiejszy test, słuchajcie, wykonałem na jednym wzmacniaczu, mianowicie na tym wzmacniaczu tutaj oto, który stoi. Jest to Fender Eddie Van Halen EVH EVH 5150 z serii 3, czyli rozwinięcie konstrukcji PV, ale zupełnie coś innego. Wzmacniacz teoretycznie dwukanałowy, ale tak naprawdę trzykanałowy, bo na pierwszym kanale mamy taką opcję, że możemy sobie przełączać pomiędzy dwoma kanałami i jest jeszcze taki trzeci kanał high-gainowy. Wzmacniacz jest podłączony do kolumny Marshalla 1960 na Celestynach GT G12T75 i nagłośniony jest Shurem SM57. Bardzo dziękuję Adasiowi z Guitar 8 London, który mi ten wzmacniacz pożyczył, bo wzmacniacz naprawdę kopię dupę. Jest to mój pierwszy kontakt z tym wzmacniaczem. Wy już na pewno go gdzieś tam słyszeliście, bo ja już go na pewno gdzieś tam wrzuciłem wcześniej. Jak mówię, no kręcę ten filmik dużo, dużo do przodu. Natomiast rewelacyjnie to zagrało i bardzo, bardzo mi się spodobało. I jest tylko dzisiaj nagranie na tym wzmacniaczu. Też głównie przez to, że podobny bliźniaczy model na podobnych przetwornikach, na podobnym układzie, znaczy na podobnej specyfikacji, czyli Topola, Klon, Palisander, jakaś tam licencja Floyda i przetworniki PSND, czyli Power Sound, takie domowe przetworniki, jakoś nie urywające dupy. Są już na filmikach, więc generalnie po prostu stwierdziłem, że to dzisiaj wystarczy nagranie na tym piecu. A wzmacniacz jest naprawdę dobry i naprawdę bardzo fajnie zagrał. Bardzo mi się fajnie przez pół godziny na nim łoiło i bardzo, bardzo jestem zadowolony z tego, jak się nagrało i jakie to brzmienie jest. Więc słuchajcie, przed Wami już oto ten dzisiejszy Ibanez, którego sobie oglądaliście na zbliżeniach. Mam nadzieję, że oczywiście będziecie pisali komentarze. Mam nadzieję, że będziecie klikali w dzwonek i subskrybowali, że będziecie lajkowali, szerowali i to wszystko, co trzeba robić niestety, ażeby kanały gitarowe działały i żeby YouTube nas nie wykończył swoim ograniczaniem zasięgu, więc pomagajcie kanałom gitarowym i szerzcie naszą działalność pośród Waszych znajomych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No bo robimy to dla zajawki głównie, nie? Więc przynajmniej ja robię to dla zajawki głównie, więc no tyle, no nie mam z tego żadnej specjalnej siopy, wręcz przeciwnie, wydaję na to kupę siana. Być może nawet jest tak, że już ten wzmacniacz kupiłem i o tym jeszcze nie wiem.
Bo to z reguły jest tak, że jak Adaś mi coś pożyczył mi na przykład mesę, no to ja po prostu do niego poszedłem, shut up and take my money, nie? Więc nie wiem, czy on nic nie mówił, że chce go sprzedać, po prostu mi go pożyczył, może go nie chce sprzedać, ale też nie wiem, czy ten smartfon już nie jest mój, bo ja bym go chciał, tak w sumie. No nic, pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję bardzo za uwagę, przechodzimy już do próbki. Tak postarałem się to nagrać, żeby trochę ten wzmacniacz było widać. Nie robiłem specjalnego zbliżenia na gałki, bo dużo kręcę gałkami, dużo zmieniam i dużo się tutaj dzieje, więc jest takie jest nagranie, że widać tam przetworniki i moją łapę z gryfem i gdzieś tam w tle ten wzmacniacz. Nie sprawdzałem jeszcze, jak to wygląda, więc nie wiem, czy widać te gałki, ale mam nadzieję, że widać. One są takie w miarę tutaj wyraźne. No nic, trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. FOG Motherfuckers, yo.
W dzisiejszym materiale Guitar TV specjalnie dla filmików o gitarach i niech Was nie zwiedzie ten napis, że jesteśmy gdzieś w Anglii, w Ameryce czy gdzieś, ponieważ jesteśmy we Włoszech. Zobaczcie, poznajcie po tej rejestracji, czy widzicie ten napis? O tym śpiewał sam Franek Kimono, o tym samochodzie. Prosto z Włoch, specjalnie Guitar TV dla Xantypa i jego filmików o gitarach. To jest słynny, kultowy Fiat Mirafiori. Czujecie to? A teraz ta inna wiadomość, no nie chcę powiedzieć gorsza, bo te Włochy znajdują się dokładnie w Radomiu. Z gitarowym pozdrowieniem.